Słuchaj, a zostań w domu, tu w klasztorze, to możemy na ogród wyjść? Tak. Nie złamiemy przepisów? Pogoda jest dobra. Nie pójdziemy do więzienia siedzieć? Już jesteśmy jak w więzieniu. A, cele zakonne też, sprawy. Sobie przypomnijmy, co to znaczy cela. Ale jest ładny ten nasz ogród, nie? Ale mamy... Pokój dobro. Witamy w naszym klasztornym ogrodzie. Widzicie, piękna wiosna. Wszystko kwitnie. Tutaj jest to krotki, różne inne rośliny, trawa zielona. Słuchajcie, trwamy w Wielkim Poście. Chcemy zrobić małe takie przygotowanie do niedzieli. Piąta niedziela Wielkiego Postu. Już jutro. Wszyscy mówią, że najważniejsze będą te najbliższe dwa tygodnie, no bo rzeczywiście za dwa tygodnie jest Wielkanoc. Jest ogromna radość. Chcemy też Was zachęcić do tego, by nie trwać w takim lęku i ciągle oglądać wiadomości, ile to osób zachorowało i nakręcać się niepotrzebnie. Chcemy Was zachęcać do tego, by sięgnąć do Pisma Świętego. Dzień dobry z mojej części ogrodu. Pozdrawiam Ciebie, Grzegorz, po Twojej części ogrodu. Rzeczywiście zachęcamy Was do tego, aby czas w domu wykorzystać w oderwaniu od mediów, od informacji, bo już nawet jeśli nie chcemy, to tych informacji mamy pełną głowę. A trudno, na pewno trudniej niż po Facebooka, po YouTube'a, po kolejny serwis informacyjny, po komórkę po prostu. Na pewno trudniej sięgnąć po Słowo Boże, dlatego że ono od nas też wymaga i obnaża nasz brak skupienia, naszą niemożność skupienia, nasz brak uwagi, nieumiejętność uwagi, nieumiejętność rozważenia Słowa. I dlatego naturalnie uciekamy od tego, co jest trudne, ale jest bardzo owocne. I dlatego zachęcamy Was do tego. Chcemy zrobić właśnie takie słowo na niedzielę, by przygotować się do tej liturgii właśnie niedzielnej. I będziemy słyszeć jutro następujące słowo z Ewangelii według świętego Jana. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. To słowo z piątej niedzieli Wielkiego Postu jest dla nas bardzo pocieszające w tej sytuacji panującej choroby, w tej sytuacji, w której trwamy. Również pierwsze czytanie z Księgi Ezechiela. Wydobywam was z grobów, ludu mój. Czy też drugie czytanie z listu świętego Pawła do Rzymian. Jest takie zdanie. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. Ta cała liturgia słowa jest pełna nadziei. Chcemy Boga prosić o taką nadzieję dla nas, którzy trwamy w takiej sytuacji niepewnej, ale jednocześnie możemy wyjść na zewnątrz, iść na spacer, być bliżej przyrody, być bliżej siebie w relacjach, w domu. Chcemy Was zachęcić właśnie do takiej refleksji związanej z przyrodą, która się budzi do życia i z tą sytuacją trudną, w której jesteśmy, kiedy Pan Bóg mocno do nas przemawia. Widzieliśmy wczoraj to nabożeństwo na placu świętego Piotra, w zupełnie pustym placu, kiedy papież nawiązywał do tej Ewangelii z burzy na jeziorze, kiedy byli przelęknięci i zbudzili Jezusa. I kiedy papież wczoraj zachęcał, byśmy do naszej łodzi życia zaprosili Jezusa, który daje nam odwagę i który daje nam też taki pokój, który uspokaja burzę. Może w naszych wnętrzach jest taka burza,
jest taki niepokój, bo oto zburzył się cały porządek świata, bo oto tyle spotkań, wszystko, cała strategia upadła, gospodarki upadają. I co teraz robimy? Może właśnie potrzebujemy zatrzymać się. Może potrzebujemy w tym wyścigu szczurów zostać w domu, czy też pójść na spacer do parku, zostać z Bogiem i odkryć na nowo właśnie ten fundament, spotkanie z Bogiem, które daje nam pokój na wszelkie lęki, niepokoje, taki lęk również przed śmiercią. Widzimy tę Ewangelię, wskrzeszenie Łazarza, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że również Jezus panuje nad śmiercią, On jest Panem życia i te wszystkie sytuacje beznadziejne w naszych relacjach, w naszych głowach są do uzdrowienia. Jezus może nas dotknąć i uzdrowić. Grzegorz przeczytał fragment z Ewangelii Świętego Jana, przepisany na piątą niedzielę Wielkiego Postu. I jest tam bardzo niesamowite słowo o chorobie i o śmierci w zasadzie Łazarza. A Jezus miał powiedzieć jeszcze zanim Łazarz umarł: choroba ta nie zmierza do śmierci, tylko ku chwale Bożej. A jednak Łazarz umarł. Co to znaczy ku chwale Bożej? Wiemy, że historia potoczyła się potem w taki sposób, że Jezus nakazał wręcz zwłoką Łazarza wyjść na zewnątrz. Łazarz ożył, dokonało się wskrzeszenie i rzeczywiście ludzie uwierzyli, wszyscy byli zachwyceni, ujrzeli chwałę Bożą. Dzisiaj rozmawiałem z taką panią doktor, lekarz medycyny, o tej całej sytuacji, która się teraz nas wszystkich dotyka, która się toczy. O tym, że jak wiele działalności jest po prostu wstrzymanych. Ale wśród tych wszystkich dobrych działalności, tam Grzegorz wspomniał o gospodarce, o funkcjonowaniu społeczeństwa. Teraz wiemy, to wszystko w jakimś stopniu stoi w miejscu. To zobaczcie, że jest też wstrzymanych wiele działalności złych. Także nie myślę tylko o jakichś, nie wiem, przestępstwach, jakichś zorganizowanych działalnościach, ale po prostu każdy z nas, mając konieczność, nakaz siedzenia w domu, ma dużo mniej możliwości chodzić krętymi drogami, ma dużo mniej możliwości wystawiać się na grzech, ma dużo mniej możliwości właśnie marnowania czasu, trwonienia, wydawania niepotrzebnie kasy, obrażania ludzi czy niedogadywania się z wieloma ludźmi. I tak sobie mówiliśmy z tą panią doktor, że co to będzie, jak ta zaraza minie? Wtedy troszkę jak wypuszczona sprężyna ludzkość zacznie działać. Właśnie stawiam takie pytanie retoryczne. Czy tak będzie, że jak wypuszczona sprężyna ludzkość wystrzeli w kierunku wszystkich działalności, których dzisiaj nie może robić? Jeśli chodzi o te dobre działalności, no to cieszymy się wszyscy. Ale nie jesteśmy naiwni i proszę Was, pomyślcie też o tym, czy przypadkiem ta konieczność, ten nakaz kwarantanny, czy siedzenia w domu, to co wstrzymuje też nasze złe działania, powstrzymuje nasze złe zamysły w sercu, to nas trzyma przy Panu Bogu. I rzeczywiście ta choroba może nie tyle zmierza ku śmierci, co rzeczywiście ku chwale Bożej, bo mamy więcej możliwości, żeby trwać przy Panu. Niech ta piąta niedziela Wielkiego Postu będzie właśnie takim czasem, kiedy pozwalamy, by Jezus wsiadł do łodzi naszego życia, nawet by Jezus wsiadł do naszego samochodu,
nie tylko jako pasażer, ale jako ten, który siada za kierownicą i byśmy pozwolili, by nas zawiózł tam, gdzie jest Jego wola, tam, gdzie On chce nas poprowadzić, tam, gdzie On chce nam coś pokazać. Prośmy Jezusa właśnie w tą niedzielę, piątą niedzielę Wielkiego Postu, aby On zaczął kierować naszym życiem. Oddajmy Mu ster, oddajmy Mu prowadzenie i zawierzmy swoje rodziny, swoich bliskich, osoby, o których się martwimy, swoją przyszłość, wspólnotę Kościoła. Zawierzmy właśnie Panu Bogu, który jest naszym Panem, jest naszym Mistrzem, jest naszym Pasterzem. Niech to będzie właśnie taki czas pokoju i nadziei. Przypomnijcie sobie wasze odwiedziny w kościele parafialnym. Przypomnijcie sobie, czy w jakichś innych kościołach, może macie jakiś ulubiony kościół, ulubionego duszpasterza, jakąś ulubioną mszę, godzinę mszy świętej. Przypomnijcie sobie to wszystko i pomyślcie, jak bardzo chcielibyście teraz pójść do kościoła. Może nawet posłuchać tego księdza, którego nie lubicie słuchać, bo zaczynacie doceniać, że tu nie do końca chodzi tylko o osobę, o opinię, o zdanie, ale chodzi rzeczywiście o bycie we wspólnocie, o bycie z Jezusem. Przypomnijcie sobie, jak często łatwo żonglowaliśmy niemiłymi słowami na temat właśnie swojego kościoła, jakiejś tam mszy, duszpasterza, ludzi w kościele. A dzisiaj nawet tego, na co tak wtedy narzekaliśmy, nam po prostu nam tego brakuje. Bo doceniamy, zaczynamy zauważać, co jest rzeczywiście istotą. Niech Jezus zmartwychwstały, ten, który wyciągnął z grobu Łazarza, wyciąga też was z waszych grobów, wyciąga mnie z mojego grobu śmierci, mojego grobu takiego zapatrzenia w siebie, zamknięcia. Obyśmy wszyscy razem, już niedługo, za 2 tygodnie, mogli cieszyć się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i nad śmiercią i nad chorobą także. Pozdrawiam. Pokój i dobro.